Rozmowa po dziewiątej. Łukasz Brodzi, dzień dobry. Naszym gościem jest Bożena Ronowicz, radna Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu redaktorowi. Przedczoraj w Zielonej Górze odbył się protest nauczycieli, medyka. Chodzi o to, że szkoła od dłuższego czasu nie ma dyrektora i odbył się konkurs którym mogli składać swoje dokumenty. Przyszli dyrektorzy. Na tej podstawie Urząd Marszałkowski wybrałby dyrektora. Po czym się okazuje, że konkurs został odwołany. Czy państwo jako nauczyciele i środowisko pedagogiczne tej szkoły rozumiecie tę całą sytuację? Absolutnie nie. Jakkolwiek wiemy, jaki powód był odwołania konkursu. Pretekst znaleziono, bym powiedziała, z kapelusza sprzed 6 lat wyrok Sądu Wojewódzkiego Administracyjnego, który absolutnie nie może być wskazówką dla innych sądów w zakresie postępowania. Zresztą sprawa jest zupełnie inna w, na, w naszych warunkach. Powodem odwołania konkursu było to, że złożył dokumenty jako kandydat na dyrektora Medyka Zielonogórskiego. Poprzedni dyrektor odwołany przez zarząd województwa. I to, może... to stało się przyczynkiem do odwołania tegoż konkursu. To możemy, powiedzmy, zanim powiemy, jakie to ma skutki dla samej szkoły, powiedzmy, czy przypomnijmy całe tło, bo te konkretne następstwa, które widzimy dziś, one są przy... mają przyczynę w latach ubiegłych. Tak, dyrektor, który był mhm. do 2021 roku nagradzany nagrodami samorządu województwa, w zasadzie co roku w lutym 2022 roku zostaje odwołany w zasadzie bez powodu, bo te argumenty, które podano w odwołaniu to istniały przez trzy kadencje jego wcześniejsze i nie odwoływano tylko nagradzano dyrektora Jarosława Marcinkowskiego przypomnijmy. Tak, pana tak? Jarosława Marcinkowskiego. Po tym odwołaniu ponad tydzień nie było w ogóle dyrektora, nie miał kto Podpisać arkuszy ocen, nie miał kto podpisać świadec, bo część wydziałów kierunków kończyła w lutym swoje kształcenie i odbierała dokumenty potwierdzające to wykształcenie. W końcu powołano pełniącą obowiązki dyrektora panią Jolantę Iwasiewicz i przedłużano to powołanie do 31 sierpnia bieżącego roku, bowiem pani złożyła rezygnację z pełnienia obowiązków dyrektora i złożyła wypowiedzenie, w ogóle z pracy w szkole, więc na dzień 31. Sierpnia tego roku nie będzie w ogóle dyrektora mm -hmm. szkoły. Mówiła Natomiast... Pani o powodach odwołania, że, e... że one były no, niewspółmierne do tego, co działo się wcześniej. To, co było prawdziwą przyczyną odwołania dyrektora? Prawdziwą przyczyną odwołania państwa? dyrektora było to, że nie zgodził się na przekazanie budynku, wyprowadzenie szkoły do Sulechowa, do obiektów byłej Wyższej Szkoły Zawodowej. Natomiast przekazanie budynku miało nastąpić szpitalowi uniwersyteckiemu na budynek administracyjny dla tej kadry, która była w tak zwanym budynku białym na terenie szpitala, już wyburzonym i no, oczywiście ten sprzeciw spotkał się z taką gwałtowną reakcją. Yy, marszałka województwa, yy, pani Polak, która nie dopuszczała w ogóle możliwości takiego protestu, mhm. takiego, no takiej bym powiedziała przeciwwagi dla swoich działań. Minął już dłuższy czas od tamtych wydarzeń. Tak, od 22 lutego sprawa się zaczęła, czyli można powiedzieć, że półtora roku mhm. jest cały czas osoba pełniąca obowiązki. Jakie to ma skutki dla szkoły? Um... No duże, dlatego, że szkoła jest przez ten okres nękana kontrolami, próbuje się wyszukać nieprawidłowości, żeby wykazać, że tamten dyrektor był niedobry, że tamten dyrektor był B, że źle prowadził szkołę, ogranicza się środki finansowe na funkcjonowanie szkoły, a poza tym no, nie ma na trwałe, na te pięć lat najbliższych funkcjonowania szkoły, określonej wizji placówki. I to skutkuje no, takim, bym powiedziała, troszeczkę marazmem też w zakresie no, funkcjonowania szkoły i powinno to się skończyć. Był ogłoszony jeden konkurs, później oferowano kandydata, no, który był absolutnie nieprzygotowany do prowadzenia tego rodzaju szkoły i kolejny konkurs zorganizowano, ponieważ zgłosił się kandydat, który został odwołany wcześniej. Wyszukano jakiś pretekst z kapelusza, znaleziono gdzieś tam w krzakach, czy gdzie wyrok Sądu sprzed 6 lat i konkurs unieważniono. Dlaczego ta szkoła w dalszym ciągu jest w, zogniskowana na nią tak wielka uwaga Urzędu Marszałkowskiego, że no, stara się tutaj ten urząd przykładać, wydawałoby się dużą wagę do, 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 do samej szkoły? Bo przecież, jak pani sama marszałek mówi, sprawy dotyczące ochrony zdrowia są jej oczkiem w głowie, a jednak ta ochrony szkoła... Zdrowia, ochrony ale zdrowia, ale nie tylko ochrony zdrowia, również cały czas tuczone jest w mediach marszałkowskich, że również sprawy kobiet są bliskie, a przy, przecież w, w szkole w medyku przede wszystkim uczą się dziewczęta lub kobiety, bo jest to teraz szkoła kształcąca ustawicznie również, Czyli można również zmienić swój zawód, doskonalić się w nowych kierunkach zawodów medycznych. I jeszcze jedna ważna rzecz: również osoby, które przybyły do nas z Ukrainy, wypełniające się zawodowo w zawodach medycznych, również przyszły do medyka zdobyć uprawnienia w zawodach medycznych. Protestujący przynieśli takie transparenty. Medyk w opałach, nie nękajcie szkoły dlaczego kadra pedagogiczna uważa, że szkoła jest nękana? Dlatego, że czekają nauczyciele na dyrektora szkoły. Na dyrektora szkoły, który będzie w dalszym ciągu, zgodnie z prawem, zgodnie z, z własną wizją i wizją nauczycieli, prowadził tę szkołę, pozyskiwał środki unijne, tak jak do tej pory, na rozwój infrastruktury szkoły. Szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do kształcenia we wszystkich zawodach, tych, które określa minister edukacji. A czy to długotrwałe I, zamieszanie wokół powiedzieć szkoły? Właśnie, że Może jeszcze deprecjonuje się hmm. i obraża się nauczycieli, wspólnotę szkoły, podając na konferencjach, na tak zwanych briefingach w Urzędzie Marszałkowskim, że kształci się dla gabinetów prywatnych w szkole tylko... I masażu tajskiego, co jest absolutnie nieprawdą. Radny wojewódzki Ciemnoczołowski określał nauczycieli występujących w mundurkach jako przebierańców, a to jest. Mhm. Ubiór zawodowy, bo w takich yy, mundurkach yy, białych yy, lub yy, pastelowych kolorach kształceni są przecież yy, uczniowie medyka, i w takich również zobowiązani są do przyjścia na zajęcia praktyczne, na pracownię, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Yy, myślę, że powinno się skończyć to obrażanie. Przede wszystkim, wypuszczanie tych kłamstw odnośnie trybu kształcenia, odnośnie dyrektora byłego szkoły, P powinno być już zakończone i proszę pozwolić zgodnie z mandatem. Europejczyka, bo przecież Urząd Marszałkowski mm, rozdziela mm, y y środki finansowe z Unii Europejskiej. Wprawdzie, <kluw> w, 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 y w spokoju pracować w tej szkole. Zobaczymy, jak sytuacja się potoczy, bo czasu jest już coraz mniej, no ale decyzje są w rękach marszałek województwa. Ja chciałem zapytać panią o jeszcze jeden temat podczas naszej rozmowy o Rady Miasta, bo tak. Platforma Obywatelska jak zapowiedziała, tak zrobiła, złożyła skargę do wojewody lubuskiego na działalność Rady Miasta, wnioskując o rozwiązanie Rady Miasta, argumentując to tym, że no właśnie, Rada nie działa zgodnie ze statutem, a więc powinna zostać rozwiązana. To po kłosie wydarzeń, kiedy to Klub Zielona Razem wnioskowała kilkakrotnie zresztą w ostatnim czasie o przerywanie obrad i przenoszenie ich na kolejną sesję Rady Miasta. No ale z drugiej strony pytanie, czy i co Platforma Obywatelska chce tym ugrać? Czy to jest dla polityczna propaganda, jak mówi prezydent miasta? Czy to jest troska o pracę, skuteczną pracę Rady Miasta. Te argumenty, które podnoszą, podnosi opozycja w Radzie Miasta, jaką jest Platforma Obywatelska, radni Platformy Obywatelskiej, niosą pewne nieprawidłowości niewątpliwie w funkcjonowaniu Rady Miasta, bo ja też to zauważam. Natomiast nie są to jeszcze argumenty prawne, takie, które pozwalałyby na rozwiązanie rady miasta. Zresztą w większej rangi argumenty prawne dotyczące rozwiązania sejmiku województwa lubuskiego na pewno by były tutaj poważniejsze, a jednak nikt nie składa do wojewody żadnych skarg i nie wnioskuje o rozwiązanie rozwiązanie sejmiku mico um, e... Czy, tu jest, czy ten konflikt radni prezydenccy i prezydent kontra Platforma on nie destabilizuje też obrad, bo słyszymy niejednokrotnie, bardzo, że te sesje się bardzo, nam przedłużają? Bo zupełnie z błahych powodów nieraz wywoływane są dyskusje, które są absolutnie zbędne, niepotrzebne. W zasadzie, jeżeli jest widownia albo słuchacze sesji, bo przecież sesja jest na żywo transmitowana w internecie, to wstyd po prostu, że jesteśmy uczestnikami takiej bez no Beznadziejnej dyskusji, beznadziejnej bym powiedziała nieraz dyskusji. Dla mnie też to jest niezrozumiałe, bo do niedawna te osoby były w bardzo dobrej komitywie z prezydentem miasta, są na ty z prezydentem miasta. Ja akurat. Nie jestem z tymi, ani z prezydentem, ani z niektórymi z tych osób na ty. I w związku z tym no, jestem rozczarowana postępowaniem radnych, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. To mówiła Bożena Ronowicz, radna Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję. Rozmowa po dziewiątej.